Piłkarze z Ligi Okręgowej podczas majówki nie mogli liczyć na odpoczynek. Wszystkie ruskie zespoły rozegrały spotkania w ramach 23. kolejki zmagań. Slavia Ruda Śląska odniosła kolejne zwycięstwo. Tym razem podopieczni Jarosława Zajdela pokonali 1-0 Orła Mokre. Białoniebiescy są liderem grupy drugiej i mają aż 14 punktów przewagi nad drugą Unią Książenice. Wicelider rozegrał jednak o jedno spotkanie mniej. W grupie pierwszej tylko Urania zgarnęła komplet punktów. Kochłowiczanie pokonali 2-1 LKS Łąka. W pozostałych spotkaniach Wawel uległ 1-0 AKS-owi Mikołów. Grunwald poległ w Katowicach ze Spartą 1-3, zaś Sokół Wola rozbił Pogoń aż 7-2. Kolejne ligowe emocje już w najbliższy weekend.